Dzień dobry, serdecznie witam. Jestem w Łańcucie na Podkarpaciu i tutaj na każdym z tych bloków mamy wiatraki. Zamontowane są wiatraki. Tutaj troszeczkę wam przybliżę. O, ten się kręci, widzicie? Niestety mam taką pozycję, gdzie sobie widać te bloki, ale tutaj specjalnie stanąłem tak, żebyście zobaczyli wiatrak. O. I takie wiatraki są na każdym z jednym bloków. Taka ciekawostka. O, tam też widzicie taki wiatrak w całej okazałości. Nie wiem, ile one dają energii. Poszukam w internecie, żeby wam to pokazać. Myślę, że no, rozwiązanie ciekawe. Rozwiązanie ciekawe. Z drogi to dużo lepiej widać, ale w czasie drogi trudno filmować. Ale zobaczcie. Cały czas się obraca. Cały czas się obraca ten wiatrak. Jeszcze ładnie to widać. Jeden, tutaj za drzewem jest drugi. Tutaj macie kolejny. I tutaj też kolejny wystaje. Także poszukam w internecie i jak coś znajdę, to też dołożę wam tu. Znalazłem na stronie Teraz Środowisko informacje na temat tych turbin wiatrowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łańcucie ma w planach jeszcze jeden projekt związany z OZE, który może w przyszłości znacząco podnieść jej autonomię energetyczną. Chce zainstalować na wszystkich blokach mieszkalnych przy ulicy Wyszyńskiego turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu. Łącznie na dachach mają się znaleźć 33 wiatraki. Turbiny o pionowej osi obrotu, które planujemy zainstalować, są ciche. Emitują hałas na poziomie 30 dB, niewysokie, 1,6 metra, a ich moc mieści się w przedziale 0,5 do 1 kW. Nie będą więc przeszkadzać mieszkańcom, zapewnia wiceprezes spółdzielni. Nadmiar energii nie będzie sprzedawany, lecz magazynowany w dostarczonych przez producenta akumulatorach. Na co zostanie wykorzystana zmagazynowana energia? Jak wyjaśnia Kumek, możliwe, że spółdzielnia zainwestuje w promienniki ciepła, które zainstaluje na klatkach schodowych budynków. Umożliwi to dogrzewanie tych powierzchni w zimie i zmniejszy dodatkowo zapotrzebowanie na energię cieplną. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.